Monika Damecz, instruktor szkoły Silver Sound. Monisiu, jakbyś tak miała przybliżyć trochę tym, którzy nie słyszeli o tej szkole, nic, w paru zdaniach, to co byś mogła powiedzieć? Czym ta szkoła jest? Czym ta szkoła jest i co to w ogóle, czym się to je? Ciężko w paru zdaniach, ale spróbuję. Ale spróbuj. Jest to szkoła, która próbuje uczyć ludzi, jak lepiej rozumieć konie, jak lepiej z nimi postępować, jak rozumieć ich zachowania i rozumieć nasze ludzkie zachowania, nasz sposób poruszania się przy koniach i to, jak wpływa on na nie i jak często nasze różne nieświadome gesty, ruchy i reakcje wywołują pewne reakcje u koni, które jakby uruchamiają całą falę nieporozumień między nami i końmi. Także staramy się uczyć, jak te konie lepiej rozumieć, jak lepiej panować nad sobą, żeby ta jazda była taka bezpieczniejsza, przyjemniejsza i lżejsza, żeby to wszystko było z taką przyjemnością i lekkością z obu stron odczuwane. Z tego co wiem, to Silver Sound to Steve Halfpenny. Tak. A jak to się stało, że tam trafiłaś? No to się stało dzięki panu. Taka jest prawda. Bo to pan mi pożyczył kiedyś, przed laty dawno, materiały Steve'a. Wraz z płytą, na której nagrany jest Philip Nye i Magic. I tam z takim komentarzem pan mi to pożyczył, że to w sumie jest ciekawe i to może sobie warto obejrzeć. No jak sobie to obejrzałam, to rzeczywiście okazało się, że warto. I jak Steve miał przyjechać do Polski, to zabrałam fraszkę, moją klacz na kurs i tak się zaczęło. Więc to pan wszystko zapoczątkował dawno temu. Nie wiem, czy pan no, o tym wie. No to już było dość dawno, także miałem prawo zapomnieć o tym. Pan się poniekąd tutaj przyczynił. I w efekcie znalazłaś się w Australii na parę miesięcy, tak? Tak, ponieważ kurs mi się tak spodobał i tak dużo tam było rzeczy, których gdzieś wszędzie szukałam w różnych szkołach i w różnych książkach, w różnych materiałach o koniach, że jakby w trakcie kursu zaczęłam już rozmawiać ze Steve'em i jego żoną Ireną, jakie są możliwości, żeby się tego nauczyć więcej, lepiej, bardziej dogłębnie. No i tak się z nimi umówiłam, że przyjadę do Australii na taki okres zajeżdżania młodych koni. Oni mają tam takie 2 miesiące zawsze w roku, styczeń i luty, kiedy zajeżdżają młode konie. I ja tam pojechałam, dostałam parę koni pod opiekę do zajeżdżenia i tak się zaczęło. No to musiało ci tam nieźle to wychodzić, skoro wróciłaś z Australii z tytułem instruktora szkoły Silver Sound. No czy chyba tak było w ocenie Steve'a, chociaż ja nie byłam do końca przekonana co do tej swojej wiedzy i kiedy on mi zaproponował gdzieś w połowie pobytu, żebym była instruktorem jakby w Polsce, to było wielki zaszczyt i wielki splendor, ale jak wróciłam do Polski, to w pierwszym roku w zasadzie chyba nie zrobiłam ani jednego kursu, bo jeszcze nie miałam wiary, że coś mogę przekazać ludziom i jakoś tak zbierałam siły, żeby to zrobić. Ale z tego co wiem, to tam jeszcze na tamtym kontynencie spotkałaś jednego ciekawego człowieka. No tak, spotkałam Philipa Nye'a i tak naprawdę jak jechałam do Australii, do Steve'a, to miałam wielką nadzieję, że go spotkam na kursie, który on prowadził Steve'a, tylko że to nie było tak proste. Nie spotkałam go za pierwszym razem, kiedy pojechałam do Australii, dopiero za drugim razem w kolejnym roku. Był tam taki kurs, który on prowadził dla wszystkich jego miłośników z Australii i z całej Europy. Chyba więcej nas było z Europy niż nawet z Australii na tym kursie. No i Filip jest niesamowitą osobowością. Tutaj na kursie opowiadałam naszym uczestnikom takie anegdoty, które trochę oddają jego osobowość i jego podejście do pracy z końmi. To jest taka siła spokoju, którą się bardzo rzadko spotyka. I to jest taki człowiek, który wciąż szuka wiedzy, który drąży, siedzi w internecie, czyta wszystko, co jest możliwe, ogląda wszystko, co jest możliwe, jakoś to wszystko stara się w sobie łączyć, a przy tym jest tak strasznie skromny i nieśmiały, że jest to aż nieprawdopodobne, że przy takiej wiedzy można być takim delikatnym człowiekiem. A rezultaty jego pracy są imponujące. Pracy z ziemi i takiej też pracy ujeżdżeniowej z jego takim nowym koniem, którego on teraz ma do ujeżdżenia.
Ja go poznałem tylko dzięki kasecie, którą ktoś mi podarował i oglądałem ją wielokrotnie w tej z powrotem i mogę do niej wracać i wracam bardzo często i no, zazdroszczę ci, że miałeś możliwość go poznać osobiście. A spotkaliśmy się w Dżonkowie. A co ty tu robisz właściwie? No, jestem tutaj na zaproszenie Magdy Wiśniowskiej, która wymyśliła, że zorganizuje tutaj kurs. Jest tutaj jedną z osób, która trzyma tutaj konie i mąż jest tu instruktorem i chciała poznać te metody i chciała ze swoim młodym koniem zacząć pracować trochę inaczej. No i wykonała dużą pracę, żeby zaprosić nas wszystkich tutaj i tak jej się udało zgromadzić dużą grupę, że jeszcze mimo, że już zima za pasem, to bardzo fajny kurs prowadzimy i dużo osób przyjechało, także miło mi tutaj być. I ośrodek jest fajny i wszystko mamy, co jest nam potrzebne do pracy, także dobrze tutaj się pracuje. No, a ja przyjechałem, żeby się z tobą zobaczyć, a przy okazji odwiedzić Dżonków, w którym też spędziłem kilka ciekawych lat mojego życia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.